Odwiedził mnie święty Mikołaj. Ale nie mówcie nikomu. Dzisiaj będziemy występować na rynku. Siemanko kochani, my zaraz zaczynamy nasze spotkanie świąteczne. To jest założyte nam pan. Tańczyliśmy ze wszystkimi. Ze wszystkimi, z kim się dało, to tańczyć. Co wy byście dali, jeśli mielibyście zrobić prezent za 0 zł? Cześć, jestem Magda z grupy Ignition. Zapraszam Was na dzisiejszego vloga. Witajcie, dziś mamy 2 grudnia, czyli taki już ten okres przedświąteczny na całego i ja właśnie idę z naszą bombką Funky Flava powiesić ją na miejskiej choince w Leszny, ponieważ można było też taką przygotować, więc no oczywiście my zrobiliśmy również swoją. Zaraz zobaczycie, jak ona wygląda. Halo, halo. Dzień dobry. Tutaj odwiedził mnie święty Mikołaj. Ale nie mówcie nikomu, bo to jest nasz sekret. Zostawił on małe smakołyki dla naszych najmłodszych i trochę starszych. Tylko dla tych grzecznych i dla tych, co regularnie trenują w domu i chodzą na treningi dodatkowe. Także jak chcecie spotkać świętego Mikołaja, bo ja już go spotkałam, chodzę na treningi dodatkowe, to musicie przyjść na taki trening, to na pewno go spotkacie i na pewno da Wam jakąś dobrą radę, więc see ya! Była fajna atmosfera, było bardzo energicznie. Bardzo super. Na początku był ten stres, ale potem jak przyszli wspaniali ludzie, dali tą energię, to mega super było. Nastroje przed występami? Tak? Rozżywacie się już powoli? Oczywiście. Dzisiaj będziemy występować na rynku, tak jak z okazji Mikołaja i świąt. Siemanko kochani, my zaraz zaczynamy nasze spotkanie świąteczne. Jak widzicie, ja już jestem przebrany i gotowy na imprezę. Tutaj sala też już jest w przygotowaniu. No i co, czekamy na naszych gości i zobaczcie, co będziemy robić. Od 5 do 22. 7. Dobrze, pytanie brzmi. Kto jest założycielem Funky Flava? Jest super, jest mega energia, wszyscy się pięknie poprzebierali. Tutaj jest pełno czerwonych Mikołajów, elfów, śnieżynek, aniołków, reniferów i w ogóle cały świąteczny klimat tego świata. Wszyscy się bawią super, tańczymy, śpiewamy, gramy w różne te gry. Dobra, pierwsze były tutaj elfy. Okej, renifery. Fantastycznie zjadłyśmy przepyszny barsz z uszkami. Razy 3. Śpiewaliśmy karaoke. Brałyśmy udział w tyle turnieju muzycznym, nawet nazbierałyśmy parę punktów. Tak, brałyśmy udział w quizie, tańczyłyśmy ze wszystkimi. Ze wszystkimi, z kim się dało, to tańczyłyśmy. Przygotowaliśmy
przygotowaliśmy się fajne przebrania. Tak jak dzisiaj byłam akurat panią elfikową. Myślę, że każdy miło spędził czas. Grupy bardzo fajnie się przygotowały, dużo osób coś upiekło fajnego. W tym roku robiliśmy sobie znowu paczki pracownicze, było losowanie i rzuciłam wyzwanie jako właścicielka fabryki czekolady, że nie możemy wydać z pieniążków na prezenty. Więc za chwilę oddarujemy się prezentami. Ja już swój dostałam, tak się nie martwcie się kochani. Ja już swój dostałam od Kuby, którego serdecznie pozdrawiam, ale dzisiaj mam urodziny i nie ma go nic do więc no, zapraszamy Was na rozdanie prezentów i możecie pisać w komentarzach, jak myślicie, komu robiliśmy prezenty nawzajem i co ta osoba mogła dostać, albo co Wy byście dali, jeśli mielibyście zrobić prezent za 0 zł. Ja mam prezent na kolejce. To ja będę druga w kolejce, bo ja mam prezent dla Ciebie. Pokaż, co masz. Mam taką zawieszkę. Ja, gdzie ty? Zrobiłam ręcznie. Ja mam teraz moje Dobra, to zostałam ja. Ja robiłam prezent Wojtkowi w tym roku, który jest największym prezentem, a dostanie najmniejszy prezent, ale musi sprawdzić, co tam jest. Ja akurat robiłem prezent dla Kuby, którego właśnie nie ma, bo się bawi na swoich urodzinach, ale już mu dałem. Tak, na wszystkiego najlepszego, Kuba, jeszcze raz. Co to malowałaś sama? Nie. Korkujcie. Co masz? Tak. W którym masz takie zadania do, jak będziesz sobie tańczyć sama, będziesz sobie tam freestylować. Naglądamy, zrobimy unboxing teraz. To są same bomby. Oh my god, dostałam babeczki. To nie są babeczki? To nie są babeczki. Mam na to bomby. Oh! Bomby. Zjedzisz pięknie do kubeczka, zalejesz kubeczkę, będziesz miała poczucie jak kakao. Oh my god, naprawdę? Tak. I Wam dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się bardzo podobało i życzymy Wam zdrowych i spokojnych świąt od naszej całej ekipy.